Agrokoyot prezentuje. No i co? Jak Jakubek będzie dobrze, w miarę szybko ładował, to do wieczora powinniśmy ten kawałek zagnoić. No i mamy gościa na polu. Bartolini, zielona pietrucha. Szpieg z krainy deszczowców. A się przestraszył. Ej ty, Bartuś! Konusie jeden. O, biegnie. Coś się tak zląkł. Bartuś, co? Podskoczyłeś. Siemano. Ale ty małą rączkę masz. Gdzie się ładujesz? Idziemy na dwór. Chcesz słonecznik? Podłubiemy troszkę. Idziemy zobaczyć, jak Jakubek ładuje, jak sobie radzi, nie? Jakubek się odpierdala. Masz się, bu. Dwie ręce dawaj. Ale... A, idziemy. Kurwa, się wysypało. Wiatr. No i co? Tak pomalutku dzień będzie nam mijać. 13 hektarów mamy zrobione. Chwila, moment, będzie pół metek tego pola. Pomału do przodu. Fajnie idzie, kurde. Super sprawa, fajnie się robi. Tricie. Siadaj, Bartek, gdzie ty uciekasz? Wysoka gorczyca urosła, co? Co? Wysoka gorczyca urosła, co? No. No, ledwo cię widać w niej. Zamykaj. Czy ty do domu szedłeś? Nie, tylko tak spacerek chciałem. Aha, spacerek, no dobra. Ja mówię, gdzie ty uciekasz? Myślałem, że pogadamy jeszcze. No. No, dawaj, kurde, co? Chyba, że coś do roboty masz. Nie, mam nic. Nie masz nic do roboty? Nie, co ty? Ale piwko jakieś dzisiaj chlapnąłeś, delikatnie. No, no czuć. Takie ogoleczek. Wychuj ci. Po ukraińsku mi tu gadają. O co chodzi? Lecimy, Bartuś. Jakubek ładuje, patrz, gorczycę do kabiny mi wrzuciłeś. Już czekaj, otworzę szybę, wyrzuć. Ale się kurzy, co? Kurzy się jak. Wiaterek dzisiaj, słoneczko, w nocy, przymrozek, nad ranem, siwe auta były, co? Widziałeś? No. Zamarznięte samochody. I jutro chyba to samo nad ranem się szykuje. Dam ci szybkę. Co mi dasz? Szybkę ci dam, fajną. Tam co panu. Szybkę, taka bajka leciała, nie? No, no dobra. Ale szybkę masz. Ksywkę, o, chodzi ci, że dasz mi ksywkę, tak?
Bartek Bartolini. No to dobra, to ja jestem Tomcio Paluch, a ty jesteś Bartolini Zielona Pietrucha. No. Dobra? No i zajęło. Bartuś, weź mi zaraz jakąś dupeczkę. Ja ci zaraz dam dupeczkę. Niech sam se załatwi, nie? No, a nie ciebie prosić. Siedź, Bartek, siedź. Nie wychodzimy teraz. Nie, tam, załaduję. Tam, no, co on sobie myśli, nie? A jak ja tam się mi załatwił, to nie. To nie chciał załatwić, nie? No widzisz, to jest gość. Chcesz mu coś powiedzieć? Zadam się go, bo ci nocy stanie. What are you doing? What you say, Mr. Herbartuś? Nie rozumiem cię. No po polsku. Mówisz, co ty polskiego nie umiesz? To polskiego nie umiesz? Bartuś, nauczyłeś się? Nie, to dwa razy dwa? Stary! Widzisz? Nie? No. Zaraz tutaj Bartusia przeszkolimy. No. Bartuś będzie jeździł, nie? No. No. Byś umiał, Bartek? Tak. To... Dałbyś radę? Ty mówisz, że u teścia ciągnikiem jakimś jeździłeś, nie? No. No, 60. Jakim? 60? No. A potem się siadłem na... Potem na żetolach, nie? Mhm. Raz tym jeździłem, nie? Tak? Nie wiem, co? Tam, zjadłem to ja z pozorem wozie. Kurde, coś Jakubek mało teraz załadował. Coś ci Jakubek słabo teraz ten załadunek wyszedł, tak nie jest czubato. I tak na jedną stronę tylko. Mówisz, że chujowo? No bo musi być czubato, wiesz, żebym do końca dojeżdżał akurat. To tak, jak nie jest taki pełny, to tak kurde, a już troszkę brakuje. Aha, dobra, wiem o to chodzi. Zastępca prezesa Bartuś zarządził, że premii nie będzie. No. Po premii. Po premii. Ładnie sypie, nie? No. Tak można robić, no. Proszę pana. Kiedyś ręcznie widłami rzucali, nie? No. A teraz to maszyna musi robić. Ale ja tak widłami rzucał, bo to musiał Google. Całe pole, nie? No, która tak chodzi. Jak was też... I ludzie byli zdrowsi. No. Nie było raków, innych rzeczy. No. I byli silni. Tak jak ja. No właśnie. Nie chorowali w tamtych czasach. Nie musieli na siłownię chodzić. No. Także do Pryzmy i na pole. Do Pryzmy i na pole. I tak cały dzień, do wieczora. I tak przez jutrzejszy dzień być może i pojutrze też będziemy tak robić. Teraz było zajebiście załadowane. Kurde, Jakubek się wprawił. Wprawił się na maksa. Nie? Teraz już będzie premia chyba, Bartek, co? Teraz tak. Będzie? Będzie. No. Teraz to będzie. Bartek mówi, że się wprawiłeś i teraz premia będzie. Będzie jednak ta premia. Miało nie być. Dobrze, Bartuś, pokazujesz, ale następnym razem z Lizakiem, dobra? Tak, żebym wiedział, jak podjechać, nie? Pod Pryzmę.
przerwa obiadowa. Bartek zatrzymuje. Idziemy jeść. Dobrze, Bartek! Kurde, powiem stać policja. Milicja? Będzie i przedsiębiorczości w Warszawie. Myśmy by dwóch coś na temat. Być, nie mieć, konsekwentnie ten sam schemat. Przemyśl to sam. Bo... To chyba najbardziej czubaty, kiedykolwiek to mają, nie? Być, nie mieć, coś na temat. Z wami jutro solo jak kwestia. Dający legalny egzamin, maszeruje bez przystanku, ciągnąc tych, co idą za nim. A ci w kosmos. Oto chwila do astru. Za wszystkich nas tu. Za odrodzone miasto. Złamany zasył za polskiego słuchacza, za dobry nastrój. Drużyna All-Star Pozna. Kiedy patrzę w ikrzenicę, widzę własne odbicie. Wspomnienia, które iskrzą jeszcze dziś o czyszko. Mały pokój i ja mokąc się za ciszą, która była mi najbliższą rzeczą. Bliższą niż ona i niż bo. Mała teleportacja. Godzina 17. No i jeszcze troszeczkę nam tego pola zostało. Na pryzmie też troszeczkę kupy jeszcze mamy. No i musimy to pole dzisiaj skończyć. Wczoraj robiliśmy prawie do 12 w nocy. No dzisiaj musimy pociągnąć temat, aby to dzisiaj skończyć. Udało się wczoraj zrobić prawie 12 hektarów, bo jak spojrzałem później na GPS-a, to było 11,80 chyba. Aktualnie pokazuje 19,82 hektara. No to jakby nie było jeszcze dyszka, około dyszki nam zostało na tym polu. Zagnoimy sobie tutaj taki dołeczek, który mamy w poprzek do tego dłuższego odcinka pola, dłuższego i większego. Jakieś tam mamy 3,5 hektara, może 4. W poprzek. I robimy to jako poprzeczniak. Także pomału działamy i widzimy się znowu za jakiś czas. Lecimy. Odlot, halo, odlot. No normalnie na dołku gorczyca to urosła. I coś tam biega. Sarenka. I nie jedna. No dzisiaj chyba też szykuje się przymroza. Bankowo. Idzie zima. Idzie zima, panie i panowie. No dobra, można powiedzieć, że ostatni rozrzutnik. Także za chwilę kończymy. Godzina 19. O kurde, siłownik jeszcze się zepsuł. Sakreble. Główka od siłownika. Hej, żywy! Kuna. Gdzie on jest? Tutaj grubo. Uważaj. Ale nawaliłem na błotnik, Tomku. No, nasrałeś. Tylko najebałem, kurwa. Hasan nasrallach. Nasralli. Dobra, ogólnie to ten. Nasrałeś, Jakubus, kurde. Co zrobię, jak nic nie zrobię, nie? Fajny, no oja. Dobra kupa, no. Dobra kupa. Dobre, Bella. A jak to było z tym muzinem, co czarnoskórym? Poprawność polityczna. No, kurwa, no, zaraz ci ten no, film. No. Mów. Mówię, że kebasy, to było? Ognisko i kebasy? No. Tak jest.
To był Roger Skurwilson. Skurwilson. Roger Skurwilson. Prognozia pogody. TV Podlasie. Roger Skurwilson. Dobra. Trzeba taką sztyfę zrobić jak Jacek. Trzeba, konieczna. W ropie. Na taką zapinkę też, nie? Do burty. Wołga. Także na horyzoncie godzina 20. I jedziemy do Domsiu. Dzisiaj troszeczkę wcześniej. Jutro od rana dalej działamy, także widzimy się jutro. Cicho, zawsze nam tu trzeszczy to CB radio. W tym punkcie to auto jedzie za nami. Ja. O dobra, to wjadę w ten dołek, to go przepuścimy, bo tutaj krzaków nie ma. Ale chyba wariat, kurwa. Poszedł! Przychu, kadetem teraz! Wariat.